witamy. Cześć. Jesteśmy dzisiaj w Estefonie, gdzie wybraliśmy się, ponieważ nasza nauczycielka hiszpańskiego stwierdziła, że tutaj jest naprawdę pięknie. No i tak przejechaliśmy sobie samochodem od strony Marbei, nagrywając przy okazji. Może uda się to na film wrzucić. No wstępnie rzeczywiście nie jest tu źle. Widać, że jest nastawione głównie na turystów chyba. Ale szczerze powiedziawszy, wyobrażałem sobie, że tak właśnie Marbella będzie wyglądała, a nie wygląda, co kiedyś jeszcze będę chciał pokazać na filmie. To, co na razie najbardziej mi się podobało, to promenada w Estefonie. Jest wyjątkowo urokliwa, wszędzie rosną palmy. Stoimy właśnie w tej w oazie na plaży. Tak. To jest mini oaza, rzeczywiście fajnie to jest zrobione. Jest tutaj naprawdę szeroka, ładna plaża i takie wysepki porobione z palmami, z jakimiś tutaj bananowcami. Wygląda dosyć ładnie. Na pewno kiedyś to miasto odwiedzimy już jakoś sensowniej. Na pewno zrobimy jakiś większy film na ten temat, pochodzimy sobie tutaj. Dzisiaj nie za bardzo mamy na to czas, bo musimy odebrać dzieci za chwilę, więc trzeba wracać. Ale... Pewnie... No i dzisiaj trochę wieje. Nie ma co ukrywać, no nie jest taki dzień na... Tak, dzisiaj jest zimno, bo w nocy jakiś wiatr tutaj wiał, pewnie ma swoją nazwę. Wszystkie wiatry mają swoje nazwy. Targało całą noc tak okrutnie, że myślałem, że nam przed domem te palmy gdzieś tam porwie. Stoją. Ale stoją, więc chyba przyzwyczajone. Jest tu piękna plaża, tak jak wspomniałeś, że jest szeroka. Jest to wyjątkowe chyba jak na ten rejon Hiszpanii. Wszędzie te plaże, które do tej pory widzieliśmy, są dosyć wąskie. Ta faktycznie, no szerokość około, nie wiem, około 40-50 metrów. Pewnie coś koło tego. Też jest żółta. Tak. Bo jest... te plaże gdzieś tam w rejonie Fuengirola są takie szarawe, tak jakby ktoś kamień przemielił. Nie mówię, że są brzydkie, ale ten kolor tutaj jest bardziej przypominający już taki praktycznie piasek niż kamień. Stoimy tutaj w miejscu, gdzie tak jak teraz patrzymy, widać Gibraltar. I naprawdę mieszkanie tutaj z widokiem na Gibraltar pewnie też by było czymś fajnym. No. Jeżeli ktoś ma taką zajawkę. Widać tutaj nie tylko Gibraltar, ale również Afrykę. Wygląda to niesamowicie. Tak, to rzeczywiście tutaj widać, jak bardzo blisko siebie są oba kontynenty, jakby nie było. Naprawdę z tej perspektywy to jest bardzo blisko. Rzeczywiście małą czarną łódeczką można by śmiało tutaj targać. Chciałam powiedzieć, że nie widzę tych małych czarnych łódeczek. Właśnie nie, one występują głównie w telewizji, żeby nas postraszyć, ale gdzieś tam może i są. Tutaj nie ma. Ja generalnie mam plany, żeby konkretnie każde miejsce pozwiedzać z aparatem, porobić jakieś takie fajne ujęcia, ale no niestety zostały nam już tylko 2 tygodnie tutaj. Musimy wracać do Polski, zresztą wszystko zgodnie z planem. Na pewno w tym czasie dozbroimy się jakieś lepsze statywy i w troszeczkę lepszy sprzęt, żeby te filmy mogły wyglądać bardziej profesjonalnie, żeby można było dokładnie Wam pokazać, jak tutaj jest. W tej chwili robimy to tak bardzo amatorsko, zresztą pewnie w przyszłości też będziemy robili amatorsko, nie jesteśmy jakimiś profesjonalistami, ale staramy będziemy się... Dozbrojeni. Tak, będziemy dozbrojeni. Mamy w Polsce również drona, którego mamy przygotowanego do nagrania, tylko niestety przed samym wyjazdem uległ wypadkowi, zderzył się z naszym tarasem. I w tej chwili jest w naprawie, ale pewnie jak przyjedziemy tutaj we wrześniu, to będziemy już go mieć ze sobą i wtedy naprawdę te filmy będą dużo ciekawsze, będzie można zobaczyć sobie, jak to wygląda z góry, ze wszystkich stron, gdzieś tam obejdziemy jakieś takie miasteczka, poopowiadamy o nich, to co widzimy, to co zobaczymy. Nie mogę się już doczekać tego września. No właśnie, troszeczkę powiem Wam, że w sumie byliśmy tutaj 3,5 miesiąca i no wiemy, że za 2 tygodnie musimy wyjeżdżać. I nie podoba nam się to. Naprawdę, słuchajcie, wiele razy byłem na różnych wakacjach i to było tak, że tydzień, drugi to już tak, już sobie myślałem, no zaraz wracamy. Ale powiem Wam, że stąd się wracać nie chcę. No to chyba rzeczywiście jest faktycznie takie miejsce na ziemi, przynajmniej dla nas, dla ludzi, którzy nie cierpią zimy, nie cierpią śniegu, nie cierpią tego polskiego, tej polskiej ciemności zimowej, tej bryi, błota. No to jest miejsce niesamowite. Taką zimę naprawdę polecam każdemu. I jak myślimy, że tutaj za chwileczkę trzeba jechać do Polski, no, to nie jest tam za fajnie.
też ciekawostka w Hiszpanii. Pokazuje czas, jaki został. I bardzo fajnie to działa. Daliśmy do jakiejś części przy samej promenadzie, która jest pełna restauracji i knajp. Także jakiś taki ptaczek. Tak. Wygląda bardzo ładnie. Także idziemy sobie jeszcze poglądać. Zatrzymaliśmy na chwilę, bo się okazało, że są tutaj drzewa pomarańczowe. To nie jest jakoś tam nienormalne, w sumie widzieliśmy już tego dosyć dużo, ale te, mimo że są jeszcze pomarańcza na nich, to już kwitną. I żałujcie, że nie da się sfilmować zapachu. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś coś takiego zrobi. Chociaż znając pomysły niektórych youtuberów, może lepiej nie. Ale ten zapach jest naprawdę nieprawdopodobny. Piękny plac cały i pełen drzewek z pomidorami, chciałem powiedzieć. Drzewek z pomarańczami i niesamowitego zapachu. Ten placyk w tej chwili jest bardzo spokojny, ale ja jestem przekonany na 100%, że jak tutaj są turyści, jak jest lato, to pewnie to jest taki full, że czekanie na stolik to godzina. Ale ta pora roku, jak już wiele razy wspominaliśmy, sprawia, że takich problemów nie ma.